potencjalny pomocnik, kapitan Gero z dziesiątką i Preszkin, który jest urodzony w Czechach, a od 15 roku życia przebywa i ma obywatelstwo węgierskie. Tak ustawieni są Węgrzy, a reprezentacja Rybus Polski. 23. Rybus ósemką Paweł Brożek, który dziś zastępuje Lewandowskiego. Włodek, sporo zmian, w zasadzie podstawowe pytanie, zamiast wspominałem, ale przede wszystkim o to, żeby przekonać do siebie Franciszka Smudę. Jest tutaj kilku graczy z tej podstawowej jedenastki, ale też kilku, którzy walczą o to i konkurują z sobą, jak choćby gracze drugiej linii. Jest to Swobodzisz, szedł z tego prawego skrzydła do środka, prawą stroną zamyka to Wojtkowiak, do niego podanie, Wojtkowiak w pole karne, dobre dogranie, jest okazja, Brożek, poprawka jeszcze z daleka, ale niestety Franciszka Smudy, Rybus. Błaszczykowski, który ma być dzisiaj siłą napędową. Pytałem Kubę o to nieudane spotkanie z Włochami, a teraz okazja Mierzejewski! Aj, niewiele brakowało, szkoda. Bardzo ładna na prawą stronę do ofensywnego Worgo. Worgo przed pole karne, będzie okazja i brawo! Łukasz Fabiański, mocne, bardzo mocne uderzenie. Spotkani pozostają niepokonani. Pora tę pasce przerwać. Mierzejewski, ależ znakomicie broni Bogdan. Nie ruszył się bramkarz, Mierzejewski wybrał uwagę. Ależ piękne zagranie, Brożek, czy to wykorzysta Brożek, lewa noga? Brożek, aj szkoda, to była ładna akcja biało-czerwona. Bardzo ładna akcja, bardzo. Szansę Błaszczykowski, Rybus czeka, pokazuje, jestem. Jak rozwiąże to Kuba Błaszczykowski do Mierzejewskiego, lewa noga, Mierzejewski, bomba nieprawdopodobna, Brożek, o! Jest wreszcie to, na co czekaliśmy aż 36 minut. Brawo, Polacy. Tak, na tak, powtórkę, proszę. To jeszcze jest teraz ta sytuacja. Bardzo ładnie wygrana piłka przez Mierzejewskiego, dokładne dogranie do Kuby i teraz myślałem, że Kuba dogra tą piłkę, przeczekał, zauważył świetnie ustawionego Mierzejewskiego, uderzenie, trudna obrona i na miejscu tam, gdzie powinien być środkowy napastnik, Brożek kończy akcję. Bardzo ładna akcja, prowadzimy 1-0, jak najbardziej zasłużenie. Piąty gol w 12 występie w ekipie Franciszka Smuty. Ósma bramka w 32 grze w biało-czerwonych barwach, choć bez orzełka. Pałowany Błaszczykowski. Już rozpoczęli. Już jest Wojtkowiak, jest okazja i teraz Mierzejewski bliski podwyższenia na 2-0. Po okrzykiwaniach Polaków, jak się wspierają, Błaszczykowski, okazja, Mierzejewski teraz za wysoko. Tak, któraś kolejna akcja naszego Kulera zespołu. Sandora wprowadzając Hojnola i Eleka. Gero, Gero z daleka, trzeba uważać. Brawo Łukasz Fabiański, ale tam jest szansa dla Węgrów. No, teraz mamy troszkę szczęścia przy tym kapiostwie, powiedziałbym. No, teraz błąd naszych stoperów. I proszę, broni bardzo dobrze Fabiański, ale w dogodnej pozycji, nieupilnowany Preszkin. Polacy, Mierzejewski, Piszczek z prawej strony, ładne przyjęcie, Piszczek przed pole karne, będzie gol, nie! Tak, szkoda. Szkoda, szkoda, naprawdę, Robert Lewandowski. Polacy tym razem chyba krótko rozegrają ten rzut rożny obok Błaszczykowskiego, Obraniak, a jednak nie. Jest okazja, podnoszą tam rękę węgierscy gracze, że tam nieczyste zagranie pograć. A tymczasem Elek, trzeba to zablokować, trzeba, ale nie zablokowaliśmy i mamy 1-1. To co mówiliśmy, koncentracja, akcje indywidualne. W tym momencie tutaj, kiedy po prostu on idzie na prawą stronę i trzeba było przyblokować tą piłkę, niestety spóźniliśmy się z tym. I Węgrzy wyrównali. Wymanowrowany Wojtkowiak, dośrodkowanie Eleka, nieupilnowany Preszkin i oto 1-1. Wojtkowiak, przechwyt i teraz trzeba się utrzymać. No ale tak głupio nie można tracić, bo to jest efekt taki, że Gero podwyższyć może, gdyby nie Fabiański, na 2-1. I to bardzo, są błędy to wynikające są błędy, z braku koncentracji. Żeby odciągnąć może zawodników węgierskich w tą stronę. Obraniak w pole karne. I ach, niewiele brakowało. Szkoda. Robert Lewandowski. Szkoda. Chyba Błaszczykowski, okazja, chociaż skoczyła ta piłka. Błaszczykowski odważnie w swoim stylu. Błaszczykowski. Wciąż Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Yes! No to do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka, tak jak powiedziałeś, ale tutaj trzeba... Słona akcja Błaszczykowskiego. Godna podkreślenia, w jego stylu, wszedł w pole karne, bardzo odważnie, pomiędzy 3 zawodników. Do końca utrzymał się przy piłce, dośrodkowanie, piłka odbija się od nóg zawodnika węgierskiego. Bramka samobójcza. Wącak. Dokładnie trzymał się.
górę jeszcze raz Lewandowski, do niego to zagranie, nie ma spalonego Lewandowski, ależ to była bomba! Brawo dla Bogdana, nie po raz pierwszy w tym gry dobrej, na którą liczymy w wykonaniu biało-czerwonych. Konieczny jest również powrót Orła na koszulkę. Polacy dziś wygrywają z Węgrami 2-1. Myślę, Włodek, że w pełni zasłużenie. Jak najbardziej zasłużenie. Nie był to jakiś wielki mecz, ale na pewno poprawny mecz zespołu polskiego z kilkoma zawodnikami, którzy powiedzieli dzisiaj do Franciszka Smudy: panie trenerze, my jesteśmy gotowi.